spakuj się ze mną na nasz wyjazd do Azji. Jeśli uważacie, że jestem propakowaczem, bo latamy z naszą rodzinką naprawdę dużo, uwierzcie mi, nic mylnego. Jedyny protyp, jaki mogę wam dać, to zwijajcie swoje ubrania. Naprawdę zajmują wtedy dużo mniej miejsca. Pierwsza walizka jest dzielę z dziewczynami pół na pół. I pomimo, że na początku myślałam, że to był świetny pomysł, okazało się, że jednak nie, kilogramowo się przeliczyłam. Musiałam wszystko przepakować, wyciągnąć kilka rzeczy i wciąż mamy kilogramy dodatkowe. Od razu poziom stresu 100, bo miałam już niewiele czasu, żeby się wyrobić na nasz lot. W końcu Olek zdecydował, że jest czas się spakować. Możecie mi powiedzieć, co ci mężczyźni mają z tym pakowaniem na ostatnią chwilę? Nigdy mi się nie spieszy i zawsze się wyrabiają. Ja tutaj dosłownie robiłam sprinty w to i z powrotem. Ostatnie już pakowanie rzeczy, kosmetyki, leki, kapelusze, buty. Lista rzeczy się nie kończyła, szłam po jedną rzecz, a po chwili sobie przypominałam, że czegoś jeszcze zapomniałam. Teraz chwilę prawdy dla drugiej walizki, no i na szczęście okazało się, że zmieściliśmy się kilogramowo. Olek mówi, że to wszystko dzięki jego pakowaniu. Tutaj wychodziliśmy dosłownie za mniej niż 20 minut, a ja jeszcze wyglądałam jak spocony bub. Szybka zmiana ubrań, no i najgorsza część wyjazdu. Pożegnania. Holly i Luna zostają z